Właśnie się znajduję na Jana Kazimierza i ponownie jak tutaj jestem, jest biało. Natomiast co się zmieniło na budowie? Może obejrzyjmy film, bo w sumie to trudno mi powiedzieć, tak patrząc prosto na plac budowy. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, Wąż i zapraszam Was teraz na koniec Jana Kazimierza w tym miejscu w warszawskich inwestycjach. Tutaj powstała zawrotka do zawracania pojazdów, jak sama nazwa wskazuje, i dalej od tego miejsca rozpoczyna się cała przebudowa całej ulicy Jana Kazimierza, która będzie powstawać do 2025 roku włącznie, bo to jest dosyć duża inwestycja i w tym miejscu już tutaj powstały nowe zatoczki dla samochodów do parkowania. Po prawej i po lewej stronie będą samochody parkować równolegle, natomiast tutaj przy ulicy Studziennej pojawia się nowa droga. Tutaj wcześniej zupełnie tutaj w tym miejscu nie było i po lewej stronie widzimy już faktycznie jej zarys, jak i również zarys nowych miejsc parkingowych po lewej i po prawej stronie, a w ulicy Hubelczyków będzie to wszystko przebudowane. Tam będzie też skręcać faktycznie droga rowerowa do samej Kasprzaka, no i co ważne, znaczy już do Wolskiej, no i też co ważne, powstaną tutaj nowe przystanki autobusowe na całej długości Jana Kazimierza. Nowe przystanki będą głównie wyróżniać się tym, że po pierwsze będą miały wiaty, jak i również będą drogi prowadzące dla osób niewidomych, no i oczywiście będzie nowy chodnik. Natomiast nie będą one w zatoczkach, będą one tak samo zlokalizowane jak teraz, pomijając jeden przystanek, który się znajduje przy samej ulicy Ordona. Co ważne, również w ramach tej inwestycji się zmieni dosyć mocno sam układ drogi. Znikną wszystkie lewoskręty, które się znajdowały kiedyś na tej ulicy, pojawi się za to dużo więcej azylów, których wcześniej w tym miejscu aż tak dużo nie było. Sama ulica będzie lawirować pomiędzy jedną a drugą stroną, tak aby faktycznie samochody nie mogły się tutaj zbyt mocno rozpędzić. Nie będzie żadnych rond przewidzianych na ramach tej inwestycji. Droga rowerowa będzie się ciągnąć cały czas po lewej stronie i będzie lawirować pomiędzy drzewami starymi i nowymi, bo tych nowych też już tutaj faktycznie całkiem dużo będzie. Teraz jak lecimy nad odcinkiem, który aktualnie jeszcze nie jest przebudowany, bo wszystko jest robione etapami tak, aby były jak najmniejsze utrudnienia. No i też co ważne, bo autobusy cały czas jeździły. To jest jedyny przystanek na ulicy Ordona po lewej stronie, który przed chwilą przelecieliśmy. On będzie mieć faktycznie swoją zatoczkę w ramach tej inwestycji i to jest jedyny taki przystanek, który faktycznie będzie mieć takie aż bajery. Tymczasem w tym miejscu się znajduje ulica Kasprzaka i ulicy Kasprzaka, właściwie budowy tramwaju na Kasprzaka mówiłem ostatnio całkiem dużo. Jakby ktoś z Was był ciekawy, to tam po lewej stronie mniej więcej ferie. W drugiej połowie ferii ma być oddany do użytku przejazd Kasprzaka w ulicę Polską. Następnie widzimy ulicę Ordona, która się stąd ciągnie dalej prosto, jak widzicie, do samej Warszawy Zachodniej prawie że, i ona też jest przebudowana. O niej film mogliście zobaczyć 2-3 dni temu mniej więcej od teraz. No a tu jest sama ulica Jana Kazimierza, której trochę jeszcze więcej Wam opowiem. Teraz przejdziemy się z lotu ptaka na odcinki, który aktualnie jeszcze nie jest realizowany, natomiast będzie on realizowany od początku czerwca, bo wtedy się zmieni faza i będą kolejne prace realizowane na kolejnym odcinku, bo ogólnie każdy z tych fragmentów jest mniej więcej realizowany po pół roku. I tak, ten przystanek tutaj właśnie, co widzieliście, będzie mieć swoją własną zatoczkę. Droga rowerowa będzie się ciągnąć tutaj i lawirować po prawej stronie. Dużo się pojawi nowych miejsc równoległych, nie będą tylko łącznie miejsca równoległe, a wszystkie uliczki, które są dojazdowe i są w terenie Zarządu Dróg Miejskich, zostaną zlikwidowane i tam pojawią się nowe drzewa, nowa zieleń, ewentualnie nowa droga rowerowa. Więc jeżeli tutaj widzicie gdzieś jakieś miejsca parkingowe, takie tutaj widzicie na wprost, to one znikną całkowicie. Jeżeli widzicie lewoskręt, to jego tutaj nie będzie. Jeżeli widzicie chodniki i przejście dla pieszych, to będą o wiele bardziej bezpieczne. Nie będzie żadnego ukośnego parkowania, które widzimy w tym miejscu. Jeżeli chodzi o część parkingu, jeżeli chodzi o parkingi, które się znajdują pod blokami, to one pozostają, bo to są w wykładaniu bloków. A tu po prawej stronie ta uliczka, którą widzimy, ona całkowicie zniknie. Jej nie będzie po prawej stronie. Ona jest do likwidacji. Tam się pojawi chodnik, droga rowerowa i nowe drzewa. Tymczasem w tym miejscu jest zlokalizowany tymczasowy przystanek dla linii 255, która musi tutaj funkcjonować i ona jeździ aktualnie jednokierunkowo właśnie na tym odcinku, który jest teraz realizowany. A co się dzieje w tym momencie konkretnie? W tym konkretnym momencie, jak widzicie na załączonym obrazku, trwają prace na odcinku tutaj, stąd do granicy Woli. Co ważne, aktualnie ruch tutaj się odbywa jednokierunkowo po przeciwnym pasie, że tak to powiem.
Azyle mniej więcej wszystkie już są. Widać, że prace odbywają się na prawej części jezdni, a konkretnie na północnej. Chodniki mniej więcej wszędzie już są zadysywane. Pracowników na budowie, w związku z tym, że latałem w weekend i było zimno, raczej nie można uświadczyć. Natomiast z elementów, które faktycznie jeszcze są do zrealizowania, to jest oczywiście warstwa asfaltu. Nie tylko i wyłącznie pierwsza, ale również ostatnia, bo po ostatniej warstwie asfaltu nawet nie przejechał ten autobus, który przed chwilą widzieliście. To jest cały czas pierwsza warstwa asfaltu, czyli ta jeszcze nieścieralna. Ona będzie wylana oczywiście, jak już będzie cieplej, no bo to jest niezbędny element, żeby ona później dobrze była wykonana i długo przetrwała. W tym miejscu po prawej stronie widać mniej więcej zarys czy to nowych chodników, czy to nowych miejsc parkingowych, czy nowe, znaczy latarnie są stare, wszystkie latarnie też będą wymienione oczywiście na nowe LED-owe, a nie te, które aktualnie się w tym miejscu znajdują i to jest też element tej inwestycji. I tu też się pojawi przystanek autobusowy, który w tym miejscu jest aktualnie tymczasowo zlokalizowany. On tam pozostanie i w tym miejscu cały czas już będzie. Droga, która się stąd ściągnie, dalej właśnie w kierunku Wolskiej pozostanie. Będzie tylko połączona z nowym układem drogi rowerowej, która się tutaj ciągnie. Już widzimy jej zarys po prawej stronie. I widzimy też zarysy tych miejsc parkingowych. Głównie to wszystko widzimy przez te krawężniki. No przez to, że jest biało, to dużo nie widać, tak? No to jest na pewno element. Natomiast co widzimy, to jest to, że mniej więcej cały zarys ulicy już jest. Wszystkie zatoczki, znaczy nie, wszystkie zatoczek nie mamy. Zatoczki parkingowe się pojawiają, chodniki się pojawiają, nie wszędzie jeszcze widać drogi rowerowe. Widzimy koniecznie już faktycznie te wysepki dla pieszych, a konkretnie azyle, po których mogą przechodzić. No i tutaj, znaczy, no wysepki, a nie azyle, natomiast tutaj dalej na tym odcinku, tutaj jest najdłużej zamknięty, jeżeli chodzi o budowę, tutaj, no prace trwają, tak, w sensie sama zawrotka na samym końcu jest już prawie całkowicie gotowa, natomiast tutaj chodników jeszcze wszędzie nie ma stycznych i też co ważne, w tym miejscu nie będzie drogi rowerowej. Ona na tym odcinku nie jest planowana, się kończy kawałek wcześniej przy poprzednim skrzyżowaniu z poprzednią ulicą, także, o, no dokładnie tutaj się kończy, po lewej stronie tam będzie się zaczynać chwilę przed tym skrzyżowaniem, więc będzie wjazd, co prawda, w ten odcinek ostateczny, ale też to jest ten rejon, gdzie jeszcze trochę pozostało tej części przemysłowej. No ulica Jana Kazimierza zmienia się nie do poznania, to faktycznie trzeba przyznać. Chodzi głównie o to, aby to była ulica dla mieszkańców, a nie dla przemysłu, który kiedyś tutaj istniał. Teraz się to mocno zurbanizowało. Przydałaby się tutaj komunikacja miejska lepsza, nie tylko i wyłącznie linia 255, ale również jakiś pojazd szynowy, najlepiej tramwaj. Rezerwa pod tramwaj jest pozostawiona. Chodzi oczywiście o po prawej stronie, tak jak teraz, znaczy po lewej stronie, znaczy po prawej stronie, wróć. Po prawej stronie, tak jak teraz widzimy, rezerwa na tramwaj w teorii jest pozostawiona, jeżeli byłaby taka potrzeba. Natomiast no, tam są po prostu mniejsze drzewa przewidziane, więc one będą możliwe do ewentualnego przesadzenia, ale to jest daleko idąca inwestycja. Nie jest nigdzie aktualnie planowana, więc nie będę nawet mówić, że to jest bliskiej realizacji. Tymczasem to było na tyle z tego filmu. Jeśli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Aktualny etap tej inwestycji, czyli ten element, który tutaj teraz widzimy, jest planowany do końca maja 2024, czyli do maja 31 powinno się to wszystko zakończyć i w czerwcu powinny się rozpocząć prace na kolejnym odcinku, który jeszcze teraz jakkolwiek nie został ruszony. Ale przejezdność cały czas będzie i autobusy cały czas będą jeździć, tylko trochę na okrągło. Jak zawsze zachęcam Was do zostania patronami Avisnosza. Cześć!